Cześć Wam, witam Was cieplutko. Moja męczennica na ganku potrzebuje wody, nawet zimą musi być podlewana. Siedzi w 5 stopniach podlana, a ja idę zobaczyć, co tam na ogrodzie. Śnieg jeszcze leży, ale informuję, że od zachodu na wschód idzie wiosna. Kochani, mamy 4 stopnie na plusie. Tutaj moja męczennica błękitna, zwykła. Po minus 15 stopniach. Zobaczcie, jak wygląda. W tamtym roku przeżyła zimę 22 na minusie przez tydzień. Odbiła od zera, teraz jest tylko zakopczykowana. Także sobie poradzi bez obaw. Jak nie górna część, to odbije sobie od ziemi. Tylko będzie trzeba jej nawozu sypnąć. W tym roku w ogóle nawozu nie miała. Zaraz Wam coś pokażę. Tylko się nie śmiejcie. Zobaczcie, zrobiłam sobie karmik dla ptaszków. Z odzysku. Córka robiła przegląd, połamane zabawki poszły do żółtego worka, a ja sobie wzięłam, wykorzystałam to, co mamy bez południa. Opatulony tylko. Troszeczkę źle, że jest taka pogoda, bo wszystko zacznie wschodzić, kiełkować. Także 4 stopnie, słoneczko. Byłam dzisiaj na zakupach i zapomniałam zakupić wapno. Już czas bielić drzewka. Nie bielimy dla ozdoby, żeby były ładne, tylko żeby chronić właśnie przed takim słońcem, że w dzień będziemy mieć plusowe temperatury, a wieczorem, będzie nam temperatura spadała i nasza kora będzie pękać. Także już czas bielić drzewka. Tylko jak to będziemy bielić, jak przez cały tydzień zapowiadają nam deszcze. Ale jakoś sobie poradzimy. Tu zobaczcie już ładnie azalie w pączkach. On tu się nabiera. A tutaj zobaczcie, u teściowej mam męczennicę, tą zwykłą błękitną, która też zimuje w gruncie i pięknie odbija sobie, jeżeli całkowicie przymarznie. Tak się wspina, tak wygląda po minus 15. Także bardzo fajnie zimują jej korzenie. Tylko, że trzeba zabezpieczać właśnie na zimę albo śniegiem, albo jakimiś gałązkami, trocinami. Tutaj pod budami mamy tą jadalną i tutaj fontanesi. Ciekawe, czy sobie dadzą rady, bo tam nornica nam buszuje. Nie będę chyba teraz odkrywać, bo nie ma sensu. Liście pod spodem pewnie mokre, bo wilgotno. Tu nam miecznica szerokolistna minus 15 się taka brzydko zrobiła, ale odbije. Także to już końcówka śniegu. Kapie wszędzie. Idziemy zobaczyć, może gdzieś wiosnę znajdę. Tutaj pod domem mamy zimujące opuncje, leżą plackiem. Tutaj tylko część nakryłam, bo tam mam te cylindryczne, które tak nie lubią wilgoci. Tu nam się wyłożył siewka wilczomlecza błękitnego. Roślina przywieziona z Chorwacji. Zobaczcie, po minus 15 stopniach tu też jest siewka, tu siewka. Siewek miałam bardzo dużo. Są wszędzie popikowane, a tutaj tą większą sobie opatuliłam. Zaraz zobaczymy, jak ona się miewa. Zobaczcie, jaki ładny. I już wcześniej w marcu zaczyna nam kwitnąć. W tamtym roku mi nie kwitł. Zapomniałam go opatulić przy minus 21 stopniach. Górna część zmarzła, ale pięknie sobie odbił. A tutaj zobaczcie, jakie malutkie siewki przeżyły. Minus 15. Bez nakrywania. Tutaj w doniczce wywróciło mu się. Już bym poszła plewić. Wiosnę czuć w powietrzu, a to jeszcze końca grudnia nie ma. Zbliża się, ale jeszcze nie ma. Dobra, szukamy wiosny. Co my tu mamy? Zobaczcie. Śnieżyczki. Tutaj pełno nam się lwiej paszczy tej płożącej wysiało. Tu mamy lilię.
Lilie zawsze sobie zostawiam takie patyki, żeby później wiosną przy plewieniu czasami gdzieś tam nie uciąć. Patrzcie, ile chwastów. W lutym będę plewiła, jak będzie ciepło. Tu nam się oczko rozmraża. No tutaj taką mam pływającą doniczkę. Muszę jakieś ozdóbki porobić. Tam mam rosiczkę. Lilię pod spodem widać. Słoneczko jest, to jest cieplutko. Ale wiaterek chłodny. Zaraz wam pokażę, jak opatuliłam jeszcze gunerkę na te dwie noce. 25 grudnia chodziłam nakrywać grabki. No, końcówka śniegu, także mamy wiosnę. Będziemy szukać prymulek, śnieżyczek. Tu mamy cytrynkę opatuloną. Magnolia, takie wielkie ma te pączki. I to tylko jak będę nagrywała, to muszę zatrzymać, bo znowu będę szeleściła tą folią. No, tu moja gunerka, muszę folię poprawić. Bo jak jest śnieg, to popuszczam tą folię, żeby się nie zarwała. A jak śniegu nie ma, to ją naciągam, jak będzie deszcz padał, żeby fajnie spływało. Dobra, zaglądamy do gunerki. Folię odkryłam i zobaczcie, na te dwie noce do tych liści, jak poprzednio pokazywałam, dodałam jeszcze taką grubą włókninę, agrowłókninę. Tam sobie siedzi. Mam nadzieję, że gryzoni nie ma. Jednej zimy to mi wyjadły trzy takie wielkie człony. Środek tak powyjadany. No i znowu będę szeleścić. Tak sobie spaceruję i zobaczcie krokusiki. I tutaj już w krokusikach widać pączki. Coś mi tutaj podniosło bardzo do góry. Albo kret. Widzicie? O, przymarznięte. Będzie trzeba poprawić. I tu pełno kiłkujących krokusów. Tu krokusik, tu krokusik. Zobaczcie, ile tutaj mam krokusów. I tam nawet widzę, już wychodzi o tam cebulica niebieska. Kurna blaszka, wiosny mamy już. Dobra, kończę. A na koniec bardzo wam chciałam podziękować za odzew dla Pawła w moim i w jego imieniu. Cita! Łazi, pod nogi się pcha. Bo nie myślał, że tyle osób się do niego odezwie i pomoże. Także dziękuję i życzę wam miłego dnia, kochani. I czekajcie na wiosnę tak jak ja. Cześć wam.